Dzień dobry, pani profesor. Dobry. Profesor Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego. Prawniczka, psycholożka. Boże, nie, gdzie psycholożka? Chciałam powiedzieć feministka. Ja dzisiaj mam jakiś kłopot. Wie pani, do Sekielskiego Marka ciągle mówiłam Tomku. Ale to dlatego, że jeździcie samochodem. Tak, i on tutaj siedzi zazwyczaj. W godzinach porannych. Kiedy, dzień dobry panu z tyłu. Kiedy tak naprawdę jeszcze jest mózg nie włok jak cholera. Nie lepiej, żeby się przesiąść w takim razie do metra już, jeżeli mamy jeździć? Nie. Do metra, myśli pani? A czemu nie? No też jako w sumie. Ja będę wracać stąd metrem. Tylko, że tam dużo ludzi, a tutaj tak można sobie troszeczkę, wie pani, intymną atmosferę wytworzyć. Mówi się, że to jest taki konfesjonał na kółkach, że ludzie się bardziej otwierają w samochodzie? Aniżeli w studiu. Nie, tak. Ze mną jest akurat odwrotnie, bo mnie szlak trafia, że dodajemy jeszcze jeden samochód. Ale to jest elektryk. No i co z tego? Przecież żeby ten elektryk jechał, to też trzeba pobrać prąd. Nie oszukujmy się. No ale ze źródeł odnawialnych. Aha, sraty taty. No oczywiście. Mhm. Ja bym się z panią założyła, ale... To znaczy nie ma się co zakładać, ludzie się wycofują również z elektrycznych samochodów, będziemy musieli przejść na wodór, ale o tym będzie pani mogła porozmawiać z kimś, kto się na tym lepiej zna. Tak, i to jest temat na inny. A propos konfesjonału na kółkach, może w tym kierunku pójdźmy. A poza tym konfesjonał to jest właśnie ostatnia rzecz, która by mi odpowiadała, bo to jest nieprzyzwoite. Jednakże nie przez przypadek w protestanckim kościele trzeba ten rachunek sumienia zrobić u siebie. Wysłuchiwanie dzieci, które są małe i zmuszanie ich do produkowania, wytwarzania, wymyślania grzechu. Tak. Robert Biedroń teraz zamieścił właśnie taki wpis i taki filmik, pytając, czy wszystkim zbierzacie się ze wszystkiego, czy otwarcie mówicie o swoich fantazjach seksualnych, o tym, co zrobiliście złego, to dlaczego mówicie to księdzu? No ale to... Ale prawdę powiedziawszy, nigdzie pani nie znajdzie, poza momentem, w którym Jezus Chrystus mówi, kto pierwszy jest bez winy, niech rzuci kamieniem, aby się interesował naszym życiem seksualnym. A wygląda na to, że w ogóle przyszedł na świat tylko po to, żeby uregulować nam życie seksualne, ograniczając wszystko i walczyć z genderem. A to chyba nie tak. No, na pewno. Na pewno nie tak. Chciałabym zapytać o najnowsze dane, które podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. To są dane za 2021 rok i wynika z nich, że niecałe 30% wiernych pojawia się na mszach. Kościół mówi, że to przez pandemię. Czy to rzeczywiście przez pandemię, pani zdaniem? Czy pandemia mogła tylko ten proces przyspieszyć? To ja jestem, żeby odpowiadać na to pytanie, skoro w kościele bywam tylko kiedy muszę na pogrzebach bądź na ślubach, ponieważ od dawna ta instytucja nie daje ani nadziei, ani duchowości, ani tak naprawdę mądrości, więc zapytałam się ludzi, którzy uczęszczali do kościoła jeszcze niedawno i odpowiedzi są mniej więcej takie. Grzech tkwi w samej strukturze. Kościół działa na zasadzie socjalizm tak, wypaczenia nie, czyli odsuwa od siebie odpowiedzialność za to, co się w tym kościele dzieje. I mówią tak, trzeba to albo zmienić, albo podziękować. Ponieważ zmienić się nie da, to trzeba podziękować. I to jest odpowiedź, którą dostawałam, mówię to w skrócie, ale mniej więcej ta sama treść padała. Ale to podziękować w ich opinii oznacza, dziękujemy instytucji, rezygnujemy z praktyk religijnych, ale dokładnie, nie rezygnujemy z wiary jako takiej. Ja myślę, że mamy potrzeby duchowe, ponieważ jesteśmy istotami ludzkimi. Myślę sobie, że krowa, pies, kot też ma potrzeby duchowe i my często tego nie rozumiemy, ale my jako ludzie na pewno mamy potrzeby duchowe i one się mogą realizować w bardzo różny sposób. I jeżeli pani popatrzy na ludzi młodych, to oni się wykazują niezwykłą roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem i dzielnością. Czyli w sumie realizują w praktyce te podstawowe wartości, o których Kościół mówi, podczas gdy w Kościele znajduje pani pychę, lenistwo, nadużycia, nieczystość i wszystkie siedem grzechów głównych. Ja jestem wielką fanką postawy młodych ludzi. No właśnie, więc... Naprawdę bardzo ich lubię, zresztą też studentów, z którymi pracuję i lubię ich słuchać i uczyć się też od nich, bo mają ciekawy głos. Znaczy, sama postawa Kościoła to jest jedno. Dwa, Kościół wszedł w buty partii komunistycznej.
A jesteśmy społeczeństwem, które pamięta i jesteśmy społeczeństwem, które nie lubi, kiedy nam się łamie nasze podstawowe prawa i kiedy jedni są traktowani ponad prawem, a tak jest traktowany Kościół. Gdyby Kościół był uczciwy, zgodziłby się na to, żeby wierni, którzy są wiernymi, płacili na Kościół ze swoich podatków odpowiedni proces, tak jak to jest w porządnych państwach, na przykład w Niemczech, prawda? Ale tylko wierni, tylko a nie wierni, my wszyscy. A nie wszyscy. I takie przymuszenie do pańszczyzny i niewolnictwa. Kościół był wiernym zwolennikiem pańszczyzny i niewolnictwa. To jest też element, który sprawia, że ludzie mogą mieć tego dosyć. To też rodzi bunt młodych ludzi, prawda? Oczywiście. Nie, poza tym bunt młodych ludzi... Ja nie wiem, czy to jest bunt. To jest po prostu pewna beka. Jest 860 godzin katechezy, 180 godzin fizyki i biologii. I jeżeli ten Kościół, łamiąc wszystkie prawa, prawda jest taka, że na początku to my żeśmy złamali te prawa, ponieważ wprowadziliśmy religię do szkół ze złamaniem prawa. Profesor Łętowska, która była rzeczniczką praw obywatelskich i która na to zwracała uwagę, dostawała straszliwe cięgi. Niemniej jednak to od początku było nieuczciwe i dalej jest nieuczciwe, bo te lekcje mogą być prowadzone tylko wtedy, jeżeli ludzie sobie tego życzą. Więc wymaganie wypisywania się, sprawozdawania jest tłumaczenia się, dlaczego nie chodzę, poza tym proszę zobaczyć, że to jest armia ludzi, którą Kościół zatrudnia, nie bardzo wiadomo na jakich zasadach. I płaci. Armia ludzi, która dostaje pieniądze z naszych podatków. Armia ludzi, która chociażby, żeby mówiła to po angielsku i po francusku, żeby przy okazji nadrobić braki, które młodzież naprawdę ma. I to widać. Biedniejsi naprawdę odstają w tym, co jest w tej chwili cywilizacyjnym wyznacznikiem. I to wygląda na takie łapanie dusz, na trzymanie ludzi właśnie w takim poddaństwie i niewoli w dalszym ciągu. Ale to jest jedna rzecz, czyli to rozchodzenie się pomiędzy tym, czym Kościół ma być, a tym, czym w istocie jest. Poza tym to jest miejsce, które z jednej strony działa bardzo długo, przychodzi im zastanowić się i jak gdyby odpowiedzieć za to, co zrobili, bo papież Jan Paweł II po ilu? Po 400 latach? Po 500 latach? Przeprosił za mordowanie, gwałcenie, palenie i rabowanie kobiet. Oj, te młyny mielą bardzo, bardzo wolno. Więc właśnie. To prawda. Pani profesor, gdyby... Bo Kościół cały czas się chwali tym, że przecież 90% Polaków to katolicy, biorąc oczywiście pod uwagę statystyki związane z chrztem. Czy gdyby osoby, którym już z Kościołem nie po drodze, dokonały aktu apostazji, a były ochrzczone, w ogóle bez swojej świadomości i wiedzy, dokonały tego aktu apostazji, jakby te statystyki pani zdaniem mogły wyglądać, jeśli chodzi o właśnie zasób katolików w Polsce? One wyglądają tak, jak wyglądają. Ja jestem jedną z osób, która dokonała aktu apostazji. Przepraszając również córkę, która zażądała apostazji i która również zrobiła apostazję. Bo ją też pani ochrzciła, tak? Tak, tego bym już teraz nigdy nie zrobiła, bo to jest nieuczciwe. Coraz więcej ludzi odchodzi. Tak, oczywiście moje dzieci już swoich dzieci nie chrzczą, ponieważ dziecko ma prawo poznać najróżniejsze możliwości i wybrać, i się zdecydować. I ja rozumiem, że ten chrzest w dawnych czasach wynikał z tego, że często dzieci umierały. Ale dzisiaj nie ma to uzasadnienia. Dzisiaj to jest łapanie duszy. Dzisiaj to jest sztuczne uzasadnianie posiadania władzy, której się w istocie nie ma. Czyli to jest kolejny element takiego zniewalania. Mówimy, że nie ingerujemy w ciało człowieka. Nie nacinamy, nie wchodzimy. I wydaje mi się, że również nieingerowanie w duszę jest elementem, który w tej chwili powinien nam towarzyszyć. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach, które z pewnością wpływają na to, że ludzie odchodzą od Kościoła i Kościół z tego powodu również się burzy. Pierwsza to jest wiedza i zmiana stosunku do ludzi ze względu na ich orientację psychoseksualną i identyfikację płciową. To jest jedna rzecz. Nie trzeba uciekać do Kościoła, nie trzeba być księdzem, żeby żyć normalnie, w pełni godnie i prowadzić normalne życie, będąc gejem. Z drugiej strony mamy do czynienia z ogromną ilością naprawdę ludzi wierzących, którzy byli w Kościele, ale potem jak usłyszeli, że ich dziecko, które jest in vitro, ma bruzdę, a in vitro jest produkowaniem ludzi, cała masa ludzi, którzy są w tej sytuacji,
bądź nawet, którzy nie są w tej sytuacji, ale są oburzeni takim podejściem, również nie znajduje tam tego, czego szukamy w miejscu, gdzie chcemy mieć refleksję, wsparcie duchowe, nadzieję. To jest miejsce, które tak naprawdę prowadzi do podziałów, prowadzi do nienawiści, straszy. A Jezus Chrystus był wichrzycielem i prawdopodobnie w trakcie strajków kobiet byłby po stronie kobiet, a nie po stronie tych, którzy zambony na te kobiety wykrzykują. I ten moment, kiedy właśnie kobiety odchodzą z kościoła, to dzięki kobietom ten cały chrześcijański ruch w ogóle powstał od początku. Czyli jest mnóstwo, to jest taka wieloczynnikowa historia, nie tylko pandemia, jak to Kościół sobie próbuje wytłumaczyć. Znaczy, to jest właśnie socjalizm tak wypaczenia nie. I ta instytucja nie potrafi wziąć odpowiedzialności za błędy, które popełnia, za zbrodniarzy, których kryje. Czy widzi pani jakąkolwiek refleksję? Nie ma refleksji. Nie ma refleksji, ale to jest instytucja, która, my mówimy o Polsce, Kościół katolicki w Nowej Zelandii, we Francji, w Niemczech, to jest zupełnie inny Kościół. To jest Kościół, który pracuje z ludźmi, dla ludzi, i Kościół katolicki jest trochę jak partia komunistyczna. W Norwegii partia komunistyczna, która jest mała i ma konkurencję, jest świetna. Kościół katolicki w Nowej Zelandii, w Oak Park w Stanach Zjednoczonych, gdzie miałam możliwość patrzenia, jak pracują księża, jest fantastyczny. Jest dla ludzi, z ludźmi i robi to, co do niego należy. Natomiast i też w momencie... jest dużo skromniejszy. Tak, bo musi być tak. Skromniejszy. Pierwsze pytanie, jakie dostawałam we Francji, kiedy oglądaliśmy film o Jerzym Popiełuszku, to było, ale gdzie on pracuje? Jak to, ma samochód? Jak to jest? Ksiądz, który... To z czego on żyje? To są pytania zadawane przez ludzi. A tu jest pycha i tak naprawdę 7 grzechów głównych, które produkują nam ludzie kościoła na co dzień. Jak pani myśli, dlaczego wciąż ten akt apostazji, publiczne przyznanie się do tego, że odchodzę z kościoła katolickiego... To nie jest przyznanie się. Pani, przyznawać się, to ja się muszę do win. Odejście, tak. Natomiast ja podejmuję świadomą decyzję rozstania się z instytucją, która kryje przestępców seksualnych, która tak naprawdę nie niesie w sobie niczego, co Jezus Chrystus, który był rewolucjonistą i miłym człowiekiem, tak naprawdę o to, dlaczego propagował. Publiczne przyznanie się do tego, że dokonujemy aktu apostazji, wciąż jest właściwie aktem odwagi w naszej... Naprawdę? Tak, bo nie odczuwam tego, osoby, że to jest akt odwagi. Osoby, które opowiedziały o tym, że dokonały tego aktu apostazji albo zamierzają to zrobić, spotyka je niesamowity wręcz hejt. No to dokonałam aktu apostazji i jestem przygotowana na hejt. A szczerze powiedziawszy, zrobiłam to wiele lat temu, nie odczuwam tego, żeby z tego powodu mnie hejtowano. Co więcej, to nie wpływa na moje relacje z niektórymi księżmi, z którymi się przyjaźnię. Są w kościele katolickim również rzadko, ale mądrzy i dobrzy ludzie. To prawda. I trzeba też pamiętać, że trzeba bardzo, widząc hierarchów, których by Jezus Chrystus wygnał z kościoła, tak jak wygnał tamtych, którzy... Dokładnie. Tak, ludzie, którzy mają potrzebę bycia w tym kościele i mają potrzebę do niego należenia, mają prawo, żeby do niego należeć. Problem polega jedynie na tym, że w Polsce deklaracja bycia katolikiem często niesie z sobą poczucie wyższości i pogardy dla innych. I to znowu nie jest nic, co się bierze z Chrystusa. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. My cały czas mamy problem z tym, że tak jak w XI wieku papieże powiedzieli, Biblia nie jest dla maluczkich, do dzisiejszego dnia nie ma refleksji, nie ma pogłębionego czytania, nie ma znajomości pisma, zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego, a to jest warte czytania. Samo też uczestnictwo we mszy świętej, prawda, też czasem bezmyślnie polega na powtarzaniu formułek i braku zrozumienia, ale chciałabym jeszcze o jedną rzecz... Ale muszę powiedzieć tak, że pamiętam msze, które prowadzili księża w kościele wizytek w Warszawie, które były mądre, ciekawe, i które niosły z sobą tą część duchową. I myślę, że, jeszcze ciągle są tacy księża, pewnie się zdarzają, potrafią swoją charyzmą do siebie ludzi przyciągnąć. I nie ma tam niczego z tych rzeczy, o których pani powiedziała wcześniej. Ale chciałabym na koniec jeszcze zapytać, czy pani zdaniem to odchodzenie od kościoła przełoży się w jakiś sposób na wynik wyborczy w październiku? Zobaczymy. Ja nie wiem. Ponieważ
władza, która jest z tym Kościołem związana, i Kościół tu dał ciała, bo nie rozumie, że my tego nie lubimy. Mhm. Kościół, który jest porównywany do partii komunistycznej i traktowany jak partyjni, w momencie, kiedy w 1989 roku jako jedyna instytucja wchodził z kasą, szacunkiem, uznaniem i nadzieją, wszystko to przegrał. Mhm. W związku z tym oczywiście organizowanie miejsc wyborczych w kościele sprawi, że bardzo wielu ludzi konformistycznie, nie chcąc się narażać, będzie głosować tak, jak im ksiądz powie. Tuż przed głosowaniem jeszcze. Kościołowi to nie pomoże. Kościół pewnie przetrwa. My jesteśmy tylko w Polsce. Natomiast tu, w Polsce, porównanie i zrównanie samego siebie z jednej strony z przestępcami seksualnymi, widzę księdza i nie wiem, czy to jest kolejny, który molestował dzieci. Z drugiej strony nie wiem, czy to jest kolejny, który robi interesy finansowe. A może kolejny, który się temu też sprzeciwia. To rzadziej, bo jeżeli się sprzeciwia, to powinniśmy to usłyszeć. To powinniśmy to zobaczyć. To powinniśmy usłyszeć, że jak biskup Jędraszewski niszczy ludzi, to 5 innych ma się odezwać. Jak się jeden odezwał, to go wysłali do Holandii, więc to trochę tak działa. Prawniczka i feministka profesor Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.